za dwa dni odwołać i znowu będzie tak. A ja się myślę, że tak nie będzie. 24 mam proces legislacyjny. Może sam się pomyli, tak jak PKW. Proszę mi Boga. Bardzo witamy na konferencji prasowej, na której chcę przedstawić w wielkim skrócie program samoobrony, program mój jako kandydata na prezydenta, program, który wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom ludzi młodych. I to wszystko, co robimy jako samoobrona, to robimy z myślą o pokoleniach następnych, o naszych dzieciach, wnukach, o tym, aby zostawić dla nich Polskę, w której oni mogliby się czuć dobrze, uczciwie, rzetelnie pracować i za to móc godnie żyć i godne życie zapewnić swoim rodzinom. My jesteśmy zadowoleni jako samoobrona i doceniamy to, że coraz więcej młodych ludzi kończy w Polsce studia, jest coraz więcej wyższych uczelni. To jest dobre, tylko trzeba się zastanowić nad tym, co dalej. Kończy studia, zadowolony, rodzice niekiedy wykładają ostatnie pieniądze, zadłużają się, aby dziecko skończyło studia i później ma perspektywę jaką? Zagranica, bo równocześnie nie idzie to stworzeniem miejsc pracy, żeby rząd nad tym panował. Rząd, samorząd, ale przede wszystkim polityka rządu, że wiemy, że tylu i tylu inżynierów takiej i takiej branży kończy studia w tym roku. Przygotowujemy dla nich miejsca pracy. Rząd w ogóle nie zajmuje się tworzeniem miejsc pracy, a już całkowicie przeszkadza szczególnie młodym ludziom przedsiębiorczym w tym, aby mogli łatwo, szybko założyć nową firmę, stworzyć miejsce pracy dla siebie i dla wielu jeszcze innych ludzi, dużo stanowisk pracy. Miało być tak dobrze wszystko, miało być jedno okienko, przedsiębiorczość miała mieć ułatwienia, miały być niższe podatki, niższe stawki ZUS-u. Nic z tego, absolutnie nic. Jest to kolejny rząd, który po 89 roku obiecuje, a w tym kierunku nie robi nic. Kiedy byliśmy w rządzie razem z dwoma innymi partiami, ta sytuacja była trochę inna, bo można sięgnąć do rocznika statystycznego, że miejsca pracy były tworzone. Dlatego też ja jako kandydat na prezydenta przede wszystkim w swoim programie stawiam na pracę. Praca to jest podstawa nie tylko dla ludzi młodych, ale dla każdego. Jeżeli jest praca, to ludzie sobie dają radę jakoś. Oczywiście ta praca musi być odpowiednio wynagradzana i musi być zachowana równowaga między pracodawcą a pracobiorcą.